Czyste powietrze ma jedną fundamentalną zmianę, a mianowicie tylko i wyłącznie urządzenia grzewcze, które są na liście produktów prowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, będą mogły otrzymać finansowanie. Co to oznacza? Do tej pory nie było takiego ograniczenia, czyli każdy mógł sobie kupić dowolną pompę ciepła, dowolny kocioł na pelet, byle spełniał standardy określone w regulaminie programu. W tej chwili to nie wystarczy. Będzie można kupić tylko i refinansować z programu Czyste Powietrze tylko te urządzenia, które są na tej liście, która jest prowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. My oceniamy tą zmianę pozytywnie, ponieważ docierały do nas sygnały, że bardzo złej jakości urządzenia trafiały na rynek, no a finalnie płacili za to beneficjenci, którzy instalowali w swoim domu nieodpowiednią pompę ciepła, czy też zły kocioł na pelet drzewny. Słabej jakości urządzenia, które trafiają na nasz rynek, to dotyczy zarówno pomp ciepła, jak i kotłów na pelet drzewny, są na tyle istotnym problemem, że tego typu weryfikacja, którą wprowadził obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, stała się konieczna. I to dotyczy zarówno pomp ciepła, jak i kotłów na pelet drzewny. My mówimy o urządzeniach, które nie spełniają deklarowanych standardów. I kupując tego typu urządzenie, traci beneficjent, traci osoba, która zamontuje nieodpowiednią pompę ciepła w swoim domu, pompę ciepła o złej jakości, czy też kocioł na pelet drzewny, który nie spełnia wymagań emisyjnych. Tego typu przypadki zdarzają się, dlatego taka weryfikacja staje się najzwyczajniej w świecie konieczna. Ona jest zarówno z pożytkiem dla beneficjentów, dla tych ludzi, którzy montują takie urządzenia, ale również ona daje gwarancję tego, że osiągniemy pożądany efekt w postaci ochrony powietrza, w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Program Czyste Powietrze jest programem żywym i on wymaga stałych reform. Jedną z takich reform, o które my apelujemy od dłuższego czasu, jest szybsza i sprawniejsza obsługa beneficjentów przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, tak żeby beneficjenci nie oczekiwali miesiącami na wypłatę wniosków, wypłatę środków finansowych, tak żeby ta obsługa była sprawniejsza, tak żeby ograniczyć do minimum biurokrację i wtedy będziemy mogli realnie myśleć o dużo większej dynamice w programie Czyste Powietrze. A pamiętajmy, że ten program jest konieczny, jeżeli chcemy rozwiązać problem smogu w Polsce, jeżeli chcemy oddychać zdrowym i bezpiecznym powietrzem.